Wichury pustoszą Polskę, jak się chronić, takie stawiamy gorące pytanie. Tym razem na antenie gorących pytań w telewizji, w Polsce. .pl. To oczywiście w kontekście tego, co się dzieje w ostatnich dniach, z pogodą tego, z czym musi, musi mierzyć się społeczeństwo, przynajmniej część społeczeństwa mieszkająca na terenach, które właśnie takimi zjawiskami pogodowymi są zagrożone. No oczywiście strażacy, którzy tutaj też ciężko pracują, aby usunąć skutki później tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i o tych wszystkich zagrożeniach. Tych wszystkich wszystkich wyzwaniach porozmawiam z moimi państwa gośćmi którymi w studiu są Paweł frontczak rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Witam serdecznie Dzień dobry, dzień dobry. i Jarosław Kret, prezenter Pogody dziennikarz dzień. telewizyjny Dzień dobry Witam serdecznie panowie mamy te wichury czy one pustoszą Polskę możemy dyskutować na ten temat ale na pewno sprawiają sporo kłopotów sprawiają zagrożenie dla życia. Jarosław Kret. To bez wątpienia. I w, 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 z, wydaje mi się, że jednak one się nasiliły w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, to, to z pewnością to odczuwamy. Ja to odczuwam dlatego też, że zawodowo się temu przyglądam i widzę, że po prostu melduje, melduje o tych wichurach i o tych zdarzeniach pogodowych coraz częściej i o coraz gwałtowniejszych, ale też o tym, że są nieprzewidywalne. I tak jest. Tu, tu musimy już się z tym zgodzić, że, że sytuacja się jest rozwojowa, można by tak powiedzieć. Czyli to jest już fakt. Nad tym faktem obradują naukowcy oczywiście. Ostatnio się bardzo często mówi o katastrofie klimatycznej, o, o tych zmianach klimatu, które na pewno przyczyniły się do tego. Tu bez wątpienia. Z tym, że ja też bym postawił pewną granicę. My, my też często zapominamy o tym jak to było całkiem niedawno i przy każdej nowej wichurze łapiemy się za głowy i mówimy o rany znowu coś się niesamowitego zdarzyło no tak to jest wynik tych zmian klimatu zwalamy wszystko na zmiany klimatu ale nie staramy się pomyśleć o tym że że taki jest bieg, bieg zdarzeń. Wichury przychodzą, przychodzą są burze letnie na przykład i podczas, tego, podczas tych letnich burz zdarzają się wichury. Jesienią zdarzają się, zdarza się bardzo silny wiatr, zdarzają się też wichury. To było, jest i będzie. I my musimy przede wszystkim myśleć o tym w ten sposób, że powinniśmy być na to przygotowani. Po prostu powinniśmy być na to przygotowani, straż pożarna też powinna i jest na to przygotowana. Zobaczmy na filmiku właśnie, jak później wyglądają zmagania straży pożarnej z takimi skutkami wichur, nawałnic, jak to wygląda no w takiej naszej rzeczywistości. by się pod takim upadającym wichurę drzewem nie znaleźć, bo widzimy, co potrafi zrobić z, z samochodami, nawet tymi ciężarowymi. Ale pytanie, ile razy Straż Pożarna w ostatnich dniach interweniowała właśnie na skutek tego, co się stało za sprawą silnego wiatru, nawałnic itd.? itd. Tylko w tym tygodniu, ja mam dzisiaj czwartek, to już jest ponad 8200 razy. Wiem, że te dane szokują. Oczywiście. 6600 działań to tylko poniedziałek, kiedy zgodnie z zapowiedziami synoptyków po raz kolejny, które się sprawdziły, wystąpił bardzo silny wiatr. I ta dynamika tej pogody, proszę sobie wyobrazić, była tak ogromna, że w godzinach popołudniowych ta liczba interwencji, o których mówię w tej chwili, przerastała. Mniej więcej 1000 zdarzeń na godzinę. Ja wiem, że to szokuje, tylko w wojsku wielkopolskim to jest ponad 1200 interwencji. Niestety jest również i tragiczny ten bilans tych ostatnich dni. Jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych, w tym pięciu strażaków podczas usuwania skutków tych żywiołów. Natomiast w tym roku proszę sobie wyobrazić, że jest to już liczba, mówiąc o tego typu zdarzeniach, która osiąga. Mniej więcej 87 tysięcy. To nie jest pomyłka. Mieliśmy okazję w studio rozmawiać kilka miesięcy temu, kiedy między nimi tylko jednego dnia wyjeżdżaliśmy prawie 13 tysięcy razy. Niestety są ofiary, jest wiele osób rannych. Wracając jeszcze do poniedziałku, to jest kilkaset uszkodzonych budynków. My zawsze traktujemy jako priorytetowo tego typu działania. Do pożaru jeździmy z wodą, do tego typu zdarzeń przyjeżdżamy z własnymi deskami, foliami, plandekami, żeby zminimalizować i tak już powstałe straty. Proszę zwrócić uwagę, że tym wichurom towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu. i Zgadzam się całkowicie z moim przedmówcą, z Jarkiem, że Jarek zacytował wręcz moje zdania, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czy też kilkudziesięciu, mm -hmm. bo co są normalne zjawiska w naszej strefie klimatycznej, ta pogoda stała się bardziej dynamiczna, jest więcej Znaczymy. tych zjawisk o, więcej, o większej dynamice, w my I to powoduje są, większe wyzwanie dla Zgadza się. My oczywiście głównie. przygotowaliśmy się do tego. Nie tylko szkolimy się, nie tylko zdobywamy doświadczenie, ale również i kupujemy sprzęt. Nie brakuje tego sprzętu, a żeby pokazać, jak ogromny był ten teatr działań, tylko w poniedziałek, to tylko w poniedziałek, tylko w jednym dniu, kiedy wyjeżdżaliśmy prawie 6600 razy w Polsce, głównie w Wielkopolsce, w Województwie Łódzkim na Mazowszu, pracowało przy skutków. Tego typu zjawisk prawie 34 tysiące strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Sądzę, że te liczby robią wrażenie, ale ta pomoc dotarła zawsze na czas zwiększaliśmy stany osobowe chociażby, żeby zwiększoną liczbę telefonów odbierać bardzo szybko i żeby ta pomoc była kierowana w te miejsca, gdzie była potrzebna. A żeby tak to porównać, do czwartku mamy 8 000, około 8 tysięcy interwencji Straży Pożarnej, a jak to było na przykład w zeszłym tygodniu, czy taki średni tydzień interwencji Państwowej Straży Pożarnej? Jak to wygląda? Mniej więcej w ciągu doby wszystkich zdarzeń, czyli mówimy o pożarach, wypadkach i innych zdarzeniach, alarma, alarma Fałszywych. Jest to około 500 interwencji w w skali danego tygodnia danego dnia, a oczywiście liczymy to razy 7, czyli jest to kilka tysięcy, ale no to jest około 3,5 tysiąca 4 tysięcy w ciągu tygodnia, ale jeszcze warto tutaj powiedzieć już raz w rozmowie z Panem, w tym studiu to mówiłem, takim wyjątkowym rokiem był rok 2017, kiedy na 520 tysięcy wszystkich interwencji, do których wyjeżdżaliśmy Ponad 103 tysiące stanowiły tylko zdarzenia związane z wichurami. Ta liczba, którą podam, te 86 tysięcy ponad w tym roku, to są wichury, opady deszczu, opady śniegu, przybory wód, ale licząc na z innymi interwencjami, których jest prawie 430 tysięcy, to co piąte zdarzenie, do których wyjeżdżamy w tym roku, w tym roku, który jeszcze jest niezakończony, to jest coś, co właśnie generuje pogoda ale pogoda jako wiatr opady i przybory wódce z konsekwencją opadów deszczu i śniegu i cóż to w tej pogodzie za to odpowiada, że te wiatry silne nam się pojawiły nad Polską, że ten deszcz tak leje co się wydarzyło takiego w ja myślę, że, przede wszystkim, mamy już tego świadomość i naukowcy są od tego żeby to udowadniać, że to jest zmiana klimatu to jest podgrzanie tego klimatu ja to nie będę już wielkiego wykładu robił coraz częściej o tych zmianach klimatu słyszymy, ale. Wydaje mi się, że my zostawmy te kwestie naukowcom. My już nie, nie deliberujmy na ten temat, czy ten klimat nam się zmienia, czy on się nam nie zmienia. My powinniśmy się zmierzyć w tej chwili z, ze stanem rzeczy, jaki jest w tej chwili, jaki jest obecnie. My powinniśmy się zmierzyć z tymi faktami, które prezentuje nam Straż Pożarna. I powinniśmy, wydaje mi się, że powinniśmy już przedsięwziąć działania, które pomogą nam nawet zapobiegać takim. Takim tragicznym skutkom, ale to teraz powiem coś może może dziwnego, ale wydaje mi się, że pewne służby powinny już połączyć swoje swoją pracę nad tym i swoje działania. Na przykład służby meteorologiczne powinny się bardziej związać ze strażą pożarną i powinny znaleźć jakieś środki na to, żeby straż pożarna, tak jak lotniska, zatrudniała meteorologów na stałe, którzy będą na bieżąco informować, co się co się się dzieje w pogodzie. Bo my mamy w tej chwili w telefonach aplikacje możemy sobie spojrzeć i, a tutaj dzisiaj będzie słońce, a potem będzie padał deszcz. I nie zdajemy sobie kompletnie sprawy z tego, że ta zmiana pogody może ewentualnie przynieść naprawdę jakieś gwałtowne w skutkach zdarzenie pogodowe. Ale do tego są synoptycy. I synoptycy obserwują to na bieżąco. My tego w swoich aplikacjach telefonicznych nie A skąd nie do nas ta nagła zmiana pogody teraz przyszła? Co się takiego wydarzyło? Co za to? Odpowiada w tej pogodzie, Poza tym klimatem, ale tak w No dobra, najczęściej to jest tak, że wiatr powstaje w wyniku różnicy ciśnienia. wynika, Ciśnienie różni się dlatego, że było ciepło, a przychodzi zimno. Była, było wysokie ciśnienie, było, było czyściutkie niebo i nagle przyszedł wielki wir z chmurami. Najczęściej one przychodzą z północnego, z północnego zachodu, czyli powiedzmy z nadmorza Północnego. I najpierw. Przed tym wirem płynie do nas ciepłe powietrze a potem nagle zaczyna spływać chłodne i jak się zderza, zderzają zderzają te różne temperatury i zderzają różne ciśnienia no to jeżeli jest bardzo duży nazwijmy to kontrast między jednym a drugim to nagle, powoduje gwałtowny wiatr to było jest i będzie tylko, że mówię te zjawiska się nasilają w tej chwili i. My, my jako przeciętni ludzie już nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić nawet mając aplikacje pogodowe w telefonach musimy zdać się na fachowcach na fachowców a fachowcy osiedzą koło mnie no właśnie, ale czy tacy fachowcy od spraw związanych z pogodą. No. Są w Straży Pożarnej, czy powinni się tam znaleźć, jak tutaj jest sugerowane? Może tak? Przede wszystkim my na co dzień korzystamy z prognoz i ostrzeżeń, które wydaje Instytut Meteorologii Osparki Wodnej. To jest dla nas podstawa i to nie w ciągu tego roku, ubiegłego roku, tylko w ciągu ostatnich wielu, wielu lat. Między innymi rok 2010, kiedy tutaj warto przypomnieć ponad 82 tysiące zdarzeń związanych z powodzią majową i czerwcową, ta powódź czy te powodzie objęły obszar 14. Pośród 16 wojewódz. To ogromna operacja ratownicza była. Ja sądzę, że to być może nawet była. Patrząc na statystycznie większa powódź niż w roku 1997 korzystaliśmy z prognoz chociażby modelu matematycznego który sprawdzał się jeśli chodzi o przemieszczanie się fali powodziowej powstawanie tej fali i tak dalej to pozwalało nam na dyslokację określonych zasobów ratowniczych Natomiast wydaje mi się że największym wyzwaniem jest w dalszym ciągu i to między innymi mówię tutaj naszym wspólnym jakomu Mówimy o przedstawieniu środków masowego przekazu, ale nie ma telewizji, nie ma rozgłośni radiowej, która nie podawałaby na co dzień prognoz pogody i ostrzeżeń. Budowanie kodeksu zachowań naszego. Pan jest dziennikarzem, jestem strażakiem. Jarosław jest prezenterem pogody, ale my praw natury nie zmienimy. Musimy się z tak. tym nauczyć żyć i mieć podświadomości, że kiedy słyszymy komunikat, kiedy przecież są aplikacje, mhm. które mówią o ostrzeżeniach, Regionalny system ostrzegania, i tak dalej, to, że to może nas dotyczyć. Sądzę, że tu jeszcze jest troszeczkę do odrobienia lekcji. Polak jest troszeczkę przekorny, że uważa, że spotka go to, ale nie zawsze. I to, co mnie zawsze przeraża. Ja wiem, że być może narażę się panu w tym, co powiem i naszym telewizom, ale kiedy słyszymy ostrzeżenia. To naprawdę to są zjawiska, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Nie dokumentujmy tego wychodząc, kręcąc z telefonem filmik, czy też ewentualnie zdjęcia, żeby się pochwalić najbliższym, czy przesłać do niektórych stacji telewizyjnych. Znam przypadki, że kończyło się to tragicznie i dlatego też sądzę, że o tym warto rozmawiać. No mam wrażenie, że to też właśnie stał się trochę taki problem, że ten telefon stał się pierwszym narzędziem, które wyciągamy, kiedy dzieje się coś niedobrego. Tyle, że nie wyciągamy, żeby wezwać pomoc mhm. czy dowiedzieć się, właśnie, gdzie się udać i tak dalej, tylko żeby właśnie nakręcić, uwiecznić, później to umieścić gdzieś w internecie i czerpać z tego jakąś, nie, wiem, przyjemność, że mamy więcej wyświetleń. No ale może skończyć się to niebezpiecznie i za moment o tym, jak się chronić, właśnie w takich sytuacjach, sobie bardziej szczegółowo porozmawiamy. Zachęcam zatem do pozostania razem z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl, oczywiście. I wracamy do naszego gorącego pytania na antenie telewizji w Polsce.pl Wichury Pustoszą Polskę. Jak się chronić, drodzy Państwo? Właśnie o tej ochronie teraz porozmawiamy zarówno indywidualnej, jak i takiej ogólnej, systemowej, gdzieś ukierunkowanej bardziej na bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Na razem ze mną w studiu Paweł Fronczak, Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Jarosław Kret, prezenter, prezenter pogody dziennikarz telewizyjny. Witam Panów ponownie w naszym Dzień. studiu i do Jarosława Kreta kieruje swoje pytanie. Jak mamy ufać prezenterom pogody, skoro zapowiadają jedno, a później się okazuje, że jest co innego? No właśnie, to zaczęliśmy mówić o tej, o tej systemowym podejściu. Ja myślę, że problem leży w tym, że jest, no niestety, ale te całe prognozy pogody w naszych mediach, najróżniejszych i w radiu, i w telewizji, i, i czasem w prasie, są trochę traktowane po macoszemu. Prezenterki i prezenterzy pogody bardzo często to nie są ludzie, którzy mają w ogóle świadomość tego, co mówią i my po prostu tracimy do nich zaufanie przez to. Ja bardzo często słucham prognozy pogody w radio na przykład i wiem, ja, ja obserwuję, siłą rzeczy muszę być na bieżąco I cały tak czas. I tak do tego radia, i a mówię, wcale tak nie będzie. No właśnie mówię, co oni mówią, co to, o, o, o co tu chodzi, skąd oni mają te informacje, przecież zupełnie co innego jest. Posługują się, nie mam pojęcia, jakimi prognozami, albo przestarzałymi tam nikt, w wielu, wielu mediach nikt tego w ogóle nie weryfikuje. Mnie to przeraża, dlatego że w związku z tym, że w tej chwili coraz, coraz więcej tych gwałtownych zdarzeń pogodowych nastąpi, na Dotyczy, my powinniśmy mieć bardzo odpowiedzialne zarówno służby, które zajmują się przewidywaniem, prognozowaniem, do nich nie mam pretensji, ale też i informowaniem. O, 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 i, I ta informacja powinna być naprawdę rzetelna i powinna być bardzo poważna. W Stanach Zjednoczonych Prezenterem pogody nie ma, być, nie ma prawa być w żadnym medium. Nie ma prawa być ktoś, kto nie ma certyfikatu, ktoś, kto nie ma albo ukończonych kursów meteorologicznych, albo w ogóle nie, nie jest meteorologiem z, z tytułem, przynajmniej magisterskim. Tam nie ma czegoś takiego. W Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach, tam gdzie na przykład przechodzą huragany, jeżeli jest podwyższony alert huraganowy i jeżeli jeżeli przechodzą huragany przez jakiś stan, to wszystkie stacje telewizyjne informują o tym, co się dzieje, i oni mają, te stacje mają, są zwolnione z puszczania reklam. I nikt, żaden reklamodawca do nich nie będzie miał pretensji, że dlaczego nie puściliście dzisiaj moje reklamy? Nie, nie płacimy za to. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu, jesteśmy, znaczy. Ta informacja społeczeństwo jest ważniejsze niż, niż wasza reklama w tym momencie. I tu jest bardzo duża odpowiedzialność za budowanie informacji za budowanie za, za przekazywanie informacji, bo to są informacje, które dotyczą nie tylko naszego mienia, ale wręcz naszego zdrowia i naszego życia. I w ten sposób powinniśmy też zacząć, myślę, podchodzić do prognoz pogody u nas, we wszelkich mediach. O, tutaj już zostało wspomniane o ofierze śmiertelnej i o osobach rannych po tych ostatnich wichurach w Polsce. Zobaczmy jeszcze fragment materiału, jak te wichury wyglądały. Trochę się drzewo pokiwało, trochę ten wiatr powiał. Z jednej strony taki fragment może nas nie straszyć, może nawet działać uspokajająco, kiedy widzimy go za oknem albo właśnie oglądając jakiś taki materiał, ale z drugiej strony nawet taki wiatr, który się pojawia, może spowodować to, że jakaś gałąź upadnie, że drzewo się przełamie, bo jest w jakiejś słabszej formie, coś tam nie tak. I teraz pytanie: jakie właśnie błędy najczęściej popełniamy, jeżeli chodzi o swoje bezpieczeństwa później? Strażacy muszą sprzątać to, co my żeśmy narobili, tego bigosu. Muszę, natura, może no, chociaż pośrednio to, co tutaj mówiliśmy, zmiany, które zachodzą, są z winy człowieka. Ale muszę uzupełnić tutaj Pańską wypowiedź, że to jest troszeczkę mitem, że wiatr łamie chore, spróchniałe drzewa. Na pewno ta siła odziewania wiatru, mówimy o takiej samej sile, jest większa na wiosnę, latem i wczesną jesienią niż zimą. Proszę zwrócić uwagę, że każde drzewo na jego koronie jest kilka ton liści, które stanowią jako korona ogromny żagiel, a drzewo w dodatku ma przeniesiony środek ciężkości. Łamią się... Jest, potężne, zdrowe drzewa, z uwagi na to, że wiatr ma taką siłę, że potrafi łamać, podobnie jak i przewracać samochody ciężarowe. W tym roku, właśnie w poniedziałek, było kilka zdarzeń, gdzie potężną ciężarówkę wiatr potrafił przewrócić. W jednym przypadku przyczepę samochodu ciężarowego na drodze numer, krajowej numer 3 w województwie Lubuskim, gdzie dwie osoby zostały ranne, najeżdżając na tą przyczepę. Zresztą Wszystkie zdarzenia, gdzie dochodziło do tego przypadku śmiertelnego, jak i zarazem, gdzie odnosiły dane osoby obrażenia, to drzewa upadały na samochody lub podczas usuwania ich, jeśli chodzi o moich kolegów. Natomiast przede wszystkim ja zawsze podkreślam, że słuchajmy prognoz pogody, a także tych ostrzeżeń, które są przekazywane w formie SMS-ów przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, czy poprzez aplikację RSO, którą można sobie na telefonie zainstalować, ale z niej korzystać i czytać. Tam są różnego rodzaju jeszcze inne elementy, że można wiedzieć o nieprzejezdnych drogach, w wyniku wypadków drogowych, ale tam są również informacje, Informacje, które mogą budować naszą świadomość, czyli jak się zachować. To nie jest tylko, bo nie jest sztuką mówienie o tragedii ludzkiej, jak zawsze mówię, normalnością jest mówienie, co zrobić, żeby do niej nie doszło. Natomiast sądzę, że musimy mieć świadomość, że przede wszystkim to, co mówiliśmy wspólnie i mówimy tutaj w trójkę, że te zjawiska są, były, są i będą, one mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. I chociażby planując podróż, wyjedźmy wcześniej z uwagi na to, że podróż, w sensie prędkość, musimy dostosować do warunków, które panują. Wychodząc z domu, pomimo temperatury, jeśli to jest lato, zamknijmy okna, należy zamknąć balkon, usuńmy wcześniej te przedmioty, które mogą przez wiatr być poderwane. I to, co ja zawsze powtarzam, najważniejsze, będąc na powietrzu. Nie wolno nam szukać skronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi. Powinniśmy również unikać takich lekkich konstrukcji jak wiaty autobusowe i tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem jest budynek, ale nie wyglądajmy przez okno. Nie dokumentujmy tego poprzez swój telefon komórkowy. I jeszcze jedno: muszę wrócić do tego, Panie Macieju, Panie redaktorze, wracam do lata. Proszę zwrócić uwagę w ostatnich latach, ile było niepotrzebnych, wydaje mi się, tragedii, jeśli chodzi o wodę. I góry. Zawsze są mhm. wydawane komunikaty, ostrzeżenia. No ktoś, kto pływa, kto, kto żegluje, musi z nich korzystać. Ale kiedy wiemy, że może na danym akwenie czy no, na danym obszarze wystąpić jakieś zjawisko pogodowe, które jest prognozowane i stwarza zagrożenie, nie, wypływ nie, nie należy wypływać, nie wypływajmy. Podobnie jest z wychodzeniem w góry. Jeśli chodzi o to, co się stało w, w sierpniu, pod koniec sierpnia, te informacje były. Natomiast po tej pierwszej tragedii doszło do kolejnych porażeń poprzez wyładowanie atmosferyczne, ale wtedy, kiedy dokładnie była prognoza zagrożenia drugiego stopnia w górach, ludzie jednak poszli. No, musimy o tym pamiętać i kiedy będziemy ten wspólnie kodeks budować, My, jako służba ratownicza, gotowi jesteśmy podjąć działania, dojechać, pomóc, zabezpieczyć, uwolnić, i tak dalej, ale proszę zwrócić uwagę, my reagujemy niezależnie od swojego doświadczenia. Wiedzy, narzędzi ratowniczych i technologii, którymi dysponujemy, a co są najnowsze, które dysponują strażacy na całym świecie, reagujemy wtedy, kiedy już do tej tragedii dochodzi, ale my jej możemy uniknąć i bezpieczeństwo w wielu mhm. sytuacjach zależy od nas samych. Bezpieczeństwo zależy od nas samych, ale jeżeli sami chcemy na przykład wczytać się w jakieś ostrzeżenia meteorolo meteorologiczne, my to dostajemy tam na przykład, że jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem Ech. i tak dalej, i tak dalej. Co to oznacza, kiedy mamy te stopnie, Wbysłu, poszczególne, czy właśnie, to wiatry, czy to deszcz, czy jakieś inne zjawiska. No właśnie to jest problem. Wydaje mi się, że trzeba znowu, musimy w tej chwili zbudować systemowo, czyli korzystając z różnych możliwych podmiotów, tak to nazwijmy, ale musimy zbudować. W, system informowania i komunikowania yy, i al alarmowania na nowo, ale bardzo przejrzysty. My żyjemy w czasach naprawdę wielkiego szumu informacyjnego yy, i yy, Człowiek ma przy sobie wielki komunikator, czyli telefon i bez przerwy czyta różne wiadomości. Te wiadomości wpadają jednym muchem, drugim wypadają. Nie zatrzymujemy tych wiadomości i czasem naprawdę nie zauważamy nawet alarmów, nie zauważamy żadnych alertów, no bo to wpadnie i wypadnie, bo już następna wiadomość przychodzi. A jeżeli jest jeszcze taka wiadomość skomplikowana, że to jest pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, kto się będzie to wczytywał? Nie, trzeba naprawdę usiąść i to kilka mądrych głów musi usiąść. Żeby zbudować bardzo przejrzysty system informowania. żeby o, te nazwy pierwszy, drugi stopień tak, zastąpić jakimś takim prostym, zrozumiałym dla każdego prosty, no, to, to, jest, to jest to samo, co ja kiedyś zacząłem wprowadzać w prognozach pogody. Ja nie mówię o tym, że nadchodzi jakiś tam głęboki ośrodek niżowy, to to rozumie, czy tam płynie jakaś zatoka niżowa. Nie, proszę Państwa, płyną chmury. Płyną chmury i z, za nimi przypływa chłodne powietrze. I w, a w tych chmurach będzie masa deszczu. I lunie i nas zmoczy. I koniec, i to ma być bardzo prostym językiem prostym, ale dobitnym, powiedziane. My nie możemy się wstydzić, jak, ci, jako ci, którzy budują te, te komunikaty czy informacje, nie możemy się wstydzić tego, że używamy prostego języka, bo my mówimy do ludzi. I to ludzie mają odebrać. Ja nie, ja nie przyszedłem po to. Do, do prognozy pogody, żeby się krygować albo żeby się chwalić tym, że jak ja jestem mądry. Nie, ja, ja w prognozie pogody informuję o tym, że ma być deszcz albo ma być słońce, ma być bardzo gorąco, pijcie wody i tak dalej. To mają być bardzo proste komunikaty i one mają być takie, że, że ich nie, nie zapomnimy. No ale to potrzeba kilka mądrych głów, żeby usiadły na tym i, i zbudowały taki system. To jest nam potrzebne. To jest nam naprawdę potrzebne straż pożarna poświadczeń. A ja zapytam teraz o informacje właśnie takie proste, dobitne. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Czy jeszcze gdzieś lato nam się o sobie przypomni? Czy już nie ma na to szansy? Jak to wygląda? No lato się nam nie przypomni, chociaż nadchodzą ciepłe dni, ale też nadchodzą przymrozki. przymrozki. Bo ten weekend chyba ma być I taki teraz, chłodniejszy tak, a później... i może być przymrozek gdzie nie gdzie w Polsce. Dlatego że teraz mamy ładną pogodę, ale widzę, że kręcą się chmury nad Bałtykiem, kręcą się chmury nad północnymi Niemcami. Za chwilę to wszystko przyjdzie do nas na razie płynie troszeczkę cieplejsze powietrze, potem spłynie znowu chłodne z nadmorza północnego, a potem znowu przyjdzie nieco cieplejsze powietrze, także może w drugiej połowie października znowu być kilkanaście stopni, tak 15 do 18 na przykład. Takie falowanie w tej chwili mamy. Właściwie w październiku powinna się uspokoić ta pogoda, ale coś wcale nie jest spokojna. Przy takim falowaniu mogą się zdarzać takie nagłe skoki, skoki, skoki w w Temperaturze, które będą w, też nieść za sobą skoki w ciśnieniu, a one mogą znowu przynieść burzę. Ale tu musimy bez przerwy obserwować i słuchać. Obserwować bardzo przyzwoite portale pogodowe, takie jak, jak takie, które mają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na przykład. Ale też no, słuchać po prostu prognoz pogody. Ale z rozsądkiem. No i to jest myślę, że warte tego, żeby to zapamiętać. Jeszcze na koniec zapytam o straż pożarną, bo wydaje się, że w ciągu roku, roku strażacy nie mają wytchnienia. Bo jak nie susze, jak nie pożary, to zaraz wiatry, później się. Zacznie, zaczną się powodzie przez te opady, deszczu, ulewy i tak dalej, a później na odwrót znowu to samo. Zgadzam się z Panem, natomiast ja pragnę uspokoić i wielokrotnie tutaj te słowa padały, między innymi z ust mojego. Pana komendanta, pana generała brygadiera Leszka Suskiego, że my jesteśmy w Polsce przygotowani do dużej liczby zdarzeń, do podejmowania tych interwencji. Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, chociaż, tak jak podkreślam, my jesteśmy służbą, która reaguje wtedy, kiedy już się coś wydarzy. Ale warto również tutaj sobie pomóc, nam pomóc, że słuchając tych prognoz pogody, to o czym dzisiaj mówiliśmy, ostrzegaliśmy, apelowaliśmy, ten budowanie tego kodeksu, co robimy wspólnie między innymi. Dzięki dzisiejszej naszej rozmowie. To pomaga, i sądzę, że może spowodować, że kiedy dojdzie do kolejnych tego typu zjawisk, a na pewno będzie to na jesieni, zimą, no nie będzie ofiar, nie będzie osób Paweł Fronczak, rzecznik, komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Jarosław Kret, prezenter pogody dziennikarz telewizyjny, byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję Panowie serdecznie. Dziękuję. Życzę dobrego dnia, dobrej pogody i Państwu również oczywiście zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl i naszymi gorącymi pytaniami. Do zobaczenia.